Father Arturo, it's really nice to see you, and you're still alive, because we only hear about you, but now we have occasion to see you and meet you. I have one question about young people. You see on this area a lot of young people, and of course there, yes, around you. Could you tell us some words, some sentences through your heart to our young community? Some words which take us wings to do all our best. Do you have, could you tell us? Say it in Polish. A, dobra. Mam powiedzieć po polsku. Zapytałam ojca Arturo, czy może powiedzieć coś do nas młodych. Słowa, które pomogą nam pofrunąć ku naszym marzeniom, naszej, ku naszej drodze. Well, after this discernment of the preferences, the message is please help us. Po rozeznawaniu tych preferencji apostolskich zasadniczo mamy przesłanie do młodych takie: to wy pomóżcie nam. I am smiling, but I say it seriously. Może się teraz uśmiecham, ale mówię całkiem poważnie. When we make this discernment of the preferences, we get very conscious that we, the white-haired people. Kiedy dokonywaliśmy procesu rozeznawania, mieliśmy taką głęboką świadomość, że my, ci posiwiali panowie. We are from another moment of the history of the humanity. Pochodzimy z zupełnie innej chwili, z innego momentu dziejowego naszego rozwoju ludzkości. And if we want to understand what is the new opportunity for hope, we need to be helped by you. I musimy, i zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie jest nowa okazja do szerzenia nadziei w świecie, potrzebujemy właśnie waszej pomocy, młodych. 2 years ago I was in a big meeting of Jesuits responsible for education, for primary and secondary education of all over the world. 2 lata temu byłem na dużym spotkaniu jezuitów odpowiedzialnych za edukację naszego towarzystwa, zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach. To byli jezuici z całego świata. And I shared this reflection. Us didn't imagine the world we are living today. When we were young, like you, I cannot imagine this world. Podzieliłem się z nimi wtedy taką refleksją, że kiedy byliśmy młodzi, kiedy ja byłem w waszym wieku, nie byłem w stanie wyobrazić sobie takiego świata, jaki mamy dzisiaj. When I see the kids, the children that are in our schools, kiedy patrzę na dzieciaki, które chodzą do naszych szkół, I make this thinking. The teachers cannot imagine what are they going to live 40 years ahead. Mam taką refleksję, że my jako nauczyciele nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, w jakim świecie te dzieci będą żyły nawet za 4 lata. Not even them can imagine what are they going to live. I oni też sami nie są w stanie wyobrazić sobie, w jakim świecie przyjdzie im żyć. So we need to work together. Dlatego musimy pracować razem. For 2 things. Aby osiągnąć 2 rzeczy. Want to understand better with the experience and the novelty what is the new way of seeing the human life. I pierwsza rzecz to jest, aby razem zrozumieć tę nowość, aby otrzymać nowe rozumienie, czym jest życie w dzisiejszym świecie. And to figure out together how to be witness of Jesus Christ in every world we can be living.
I abyśmy razem byli w stanie wpaść na to, wymyślić sposób, jak być świadkami Chrystusa w każdym świecie, w każdej rzeczywistości, w jakiej przyjdzie nam żyć. To help us. Więc pomóżcie nam. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zróbcie kciuk w górę. To jest dla nas sygnał, że warto robić to, co przygotowujemy. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to zróbcie to koniecznie, naciskając to kółeczko. A obok kółeczka, tam dalej jest jeszcze dzwoneczek, który można nacisnąć i wtedy będziecie informowani o kolejnych materiałach. Zobaczcie, ile mamy różnych filmów. Możecie je obejrzeć. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z innymi materiałami z naszej strony. Do zobaczenia.